Witam. Dzisiaj omówimy sobie kartę specjalisty kucharza. Aby otrzymać SP, musimy posiadać minimum 80 poziom postaci, a następnie udać się do szefa kuchni Terry, znajdującego się w Nozville, i przyjąć misję główną Mówiąca Mysz. Misja ta jest bardzo krótka. Naszym pierwszym zadaniem jest zebranie 10 sztuk sałaty, znajdującej się na łąkach Nozville. Następnie musimy dostarczyć składniki możliwe do kupienia u EV Energy. Potem dostarczyć 5 kotletów schabowych, dropiących ze świń na kremie. Lub po prostu możemy je odkupić od graczy. A ostatnim zadaniem jest wydropić 3 specjalne przyprawy. Z grubego gołębia, silnego latającego szopa i wełniaka. Następnie wracamy do Terego i otrzymujemy kartę specjalisty kucharza. Przejdźmy teraz do omówienia umiejętności. Pierwsza umiejętność, czyli atak podstawowy. Uderzamy po prostu patelnią. Druga umiejętność to przygotowanie składników. Do wielu potraw będziemy potrzebować pokrojonych składników. Aby móc je pokroić, musimy posiadać jeden z 4 składników. Sałata, mango, cebula i pomidor. Oraz deskę do krojenia, możliwą do kupienia u Terego. Składniki te możemy wydobywać na niektórych mapach, tak jak widzieliście na początku misji głównej, lub po prostu kupić od graczy. Trzecią umiejętnością jest grillowanie. Umiejętność ta pozwala nam na przyrządzenie potraw z grilla, pod warunkiem, że posiadamy odpowiednie składniki. Na początku mamy odblokowane tylko 7 potraw. Po ich przyrządzeniu mamy kolejne 7, a na samym końcu mamy ostatnie 6. Kiedy przyrządzimy odpowiednią ilość wszystkich potraw grillowanych, otrzymamy księgę pasywną, dającą nam zwiększenie wszystkich sił ataku i obrony o 30 na stałe. Kolejna umiejętność jest dostępna dopiero od 10 profesji i jest to gotuj na wolnym ogniu. Odblokowuje ona nam możliwość robienia potraw gulaszowych. Zasada działania jest taka sama jak w przypadku grillowania, a po przyrządzeniu wszystkich potraw gulaszowych otrzymujemy księgę pasywną zwiększającą nasz atak i obronę o 50. Księga ta nakłada się na poprzednią.
Od 15 profesji otrzymujemy umiejętność przygotowania do gotowania, która zwiększa pozyskiwanie doświadczenia kulinarnego o 50% na 3 minuty. Od 20 profesji otrzymujemy możliwość smażenia potraw. Również zasada jest taka sama jak podczas gotowania i grillowania, a nagrodą za przyrządzenie wszystkich potraw smażonych jest księga pasywna zwiększająca atak i obronę o 100, która nakłada się na poprzednią. Od 25 profesji dostajemy umiejętność tajna przyprawa. Jest to buff zwiększający szanse na sukces kulinarny o 3%. Od 30 profesji mamy buff, który daje nam 50% szansy na niezużycie przypraw podczas gotowania. Mowa tutaj oczywiście o przyprawach dostępnych u Terego, a nie o składnikach. Ostatnia umiejętność, którą otrzymujemy na 40 poziomie profesji, to ostrzenie noża. Jest to buff na 30 sekund, który daje nam 10% szansy na otrzymanie dodatkowych składników oraz potraw. Zanim zaczniecie robić kucharza, to polecam Wam najpierw ukończyć rybaka, gdyż pozyskane ryby będą Wam potrzebne do przyrządzania potraw. Sam kucharz nie ogranicza nas czasowo, chyba że kupujemy składniki i nagle ich braknie na nas w bazarze. Jeśli nie chce nam się zdobywać składników, tylko wolimy je kupić, to na aktualny dzień, jak to nagrywam, czyli 13 lipca 2023, koszt ukończenia go wynosi około 300 kk. Jeśli za szybko lub za późno zakończymy gotowanie danej potrawy, to nam nie wyjdzie i stracimy materiały. Dlatego, żeby zawsze mieć pewność, że nam się to uda, dajemy zbliżenie maksymalnie na naszą postać. Dym początkowo jest biały, natomiast kiedy potrawa jest gotowa, dym robi się częściowo czarny i w szybkim tempie unosi się do góry. Najlepiej potrawy przygotowywać w Minilandzie, gdyż w niektórych miejscach lub w dużych skupiskach ludzi dym lubi się bardzo bugować i go nie widać wcale. Wszystkie składniki, jakich będziemy potrzebować, mamy rozpisane również na nasapkach. Potrawy oczywiście mają również swoje zastosowania i nie są wytworzone tylko po to, żeby były. Po pierwsze, jedzenie potraw daje nam punkty sytości, które dają nam buff na określony czas. Pierwszy poziom sytości zwiększa o 5% szansę na dodatkową rybę podczas łowienia. Doznane obrażenia zostają zmniejszone o 2%, pozyskiwanie doświadczenia zwiększone o 2% oraz doświadczenie szkoleniowe zwierzaka zwiększone o 5%. Drugi poziom sytości, dostępny od 25 tysięcy punktów, daje nam 10% szansy na złowienie dodatkowej ryby. Doznane obrażenia zostają zmniejszone o 4%. Pozyskiwanie doświadczenia zwiększone o 4%. Szansa na wielki sukces kulinarny zwiększone o 2%. Oraz doświadczenie szkoleniowe zwierzaka zwiększone o 10%. Trzeci poziom sytości, dostępny od 75 tysięcy punktów sytości, zwiększa szansę na dodatkową rybę podczas łowienia o 20%. Doznane obrażenia zostają zmniejszone o 8%. Pozyskiwane doświadczenie zwiększone o 8%, szansa na wielki sukces kulinarny o 5% oraz doświadczenie szkoleniowe o 20%. Niektóre potrawy również same z siebie posiadają dodatkowy efekt lub buff po spożyciu, jak na przykład smażona ryba lawowa, która daje nam buff na 6 minut, który regeneruje nasze życie i manę podczas atakowania. I to wszystko jeśli chodzi o kucharza. Zapraszam do zadawania pytań w razie niejasności. A ja się tymczasem żegnam. Na razie.